Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku, w którym już Lolek znowu nie wystąpi, bo już to taka tradycja świecka, że będzie internowany w trakcie rozmowy. Za to wystąpi gość, o którego prosiliście, czyli Robert Gwiazdowski, znany prawnik, ale przede wszystkim specjalista od ekonomii. A ponieważ nie jestem biegła w tym temacie, to posilę się łyczkiem koniaku, żeby dodać sobie trochę swady. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To ja dziękuję za zaproszenie, aczkolwiek nie będę dziękował zbyt wylewnie, bo jako, że skromność nie była nigdy silną stroną mojego charakteru, za to szczerość owszem, no to szczerze i nieskromnie powiem, że się dziwię, że dopiero teraz. A ja myślałam, że zupełnie co innego pan powie, że z swoją piękną kartą opozycyjną miał pan opory, żeby tutaj przyjść do domu generała. Skoro pan przychodził tutaj pod dom generała. Tak, przychodziłem, ale pytała pani, czy rzucałem koktajlami. Nie, wznosiłem tylko antysocjalistyczne hasła, które godziły w ustrój społeczno-polityczny i mogły wywołać niepokoje społeczne. No ale tutaj właściwie to po 89 zaczęły się tylko te demonstracje. Nie, była. Próbowaliśmy tu się przebić kiedyś na 13 grudnia w stanie wojennym. Ci, co wiedzieli, gdzie generał mieszka. Chociaż bardzo wielu się myliło, ponieważ szło pod rezydencję ambasadora amerykańskiego, ponieważ tam stała budka milicyjna i myśleli, że to tam pewno tam. No, pani ojciec w ogóle był ważną osobą w moim życiu. Proszę opowiedzieć. Tak, no bo w zasadzie był jedynym człowiekiem, do którego ja 13 grudnia rano poczułem taką normalnie ludzką nienawiść. Jedyny. Więcej mi się to nie powtórzyło. No ale potem szybko mi przeszło. No właśnie, coś zostało jeszcze z tej nienawiści? Skąd? Ktoś przemycił z Paryża taśmę z piosenkami Kaczmarskiego. Puściliśmy ją w Sigmie. Taki był klub na krakowskim Przedmieściu. Świetnie, jak na tamte czasy, nagłośniony. Bo szefował temu klubowi Robert Sadowski, taki starszy brat mojego kolegi, który kończył technikum elektroniczne w Zajączkach. I tam podłubał. Więc mogliśmy naprawdę w dobrej jakości tej kasety odsłuchać. No i usłyszałem modlitwę. Strzeż mnie, Panie, od nienawiści. No i doszedłem do wniosku, że po to mamy ten przedni pomarszczony płat mózgowy, żeby panować nad gadzim rdzeniem, czy tym ssaczym układem limbicznym. Pierwotnym. No i przeszło. No a potem druga jeszcze historia. W zasadzie, gdyby nie generałowie, to nie wiem, czy byśmy tutaj się spotkali, bo w 85 roku mój promotor załatwił mi stypendium w Hoover Institute. Napisałem pracę magisterską o idei wolności amerykańskiej myśli politycznej i prawnej. No i już się widziałem tam w tej Ameryce, nie wiadomo, czy bym wrócił, ale nie dostałem paszportu. No bo usłyszałem, że pecha miałem po prostu, tak? Usłyszałem, że by panowie chcieli, żebym ja jakoś tam będę w tej Ameryce, coś napisał mądrego. Bardzo są zainteresowani tym, co ja napisał. No powiedziałem, że nie będę nic pisał. No i nie pojechałem. Mówię, że miałem pecha, bo wielu zacnych profesorów w IPN-ie zaklinało się na wszystkie świętości, że oni, choć pojechali na Fulbrighta, no może dlatego, że do Fulbright, tak, to nic nie podpisywali. Nic. No więc skoro ja nie podpisałem i nie pojechałem, to jak to inaczej wytłumaczyć niż pechem? Skoro jesteśmy przy polityce, a teraz temat najbardziej gorący to wybory. Czy pan dalej konsekwentnie nie głosuje? Oczywiście.
raz zagłosowałem w maju ubiegłego roku, jak były wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem wróciłem do swojej polityki Splendid Isolation. Ale tak bardzo szybko pan się zraził. No, no nie było, że tak powiem, wielkiego sukcesu szybko? Pana ruchu. Trzy miesiące? Ja wytrzymałem trzy miesiące, to bardzo długo. Naprawdę długo? Ale dlaczego pan się tak zraził? Był pan... Dla wielu osób był pan przekonywujący. Ja właśnie obserwowałam, ten pan jeździł z redaktorem Kuźniarem w Onecie i mówił pan właśnie o swoich planach dotyczących tak, pana przez ruchu. 30 lat nie interesowałem się polityką. Inaczej. Interesowałem, ale stroniłem od polityki. A potem coś mi odbiło na starość. Tak w okolicach 60. No i mówię, dobrze. Może trzeba położyć na stole jakąś ofertę, inną tego, co jest. No i trzy miesiące się w to bawiłem. I przez te trzy miesiące utwierdziłem się w przekonaniu, że to, co mówiłem przez 30 lat, że to nie ma sensu, było słuszne. Ale wie pan co? Myślę, że szkoda, że pan się jednak tak... Ja nie żałuję. Tak? A ja żałuję, że pan teraz, się wcześniej... Teraz powiem. Musiałbym w tym uczestniczyć. No może, no ale wie pan, to było coś dla mnie w tym bardzo świeżego, że pan tak mówi pragmatycznie, chociaż jak zapytał pana właśnie redaktor Kuźniar, a co ze sprawami światopoglądowymi, pan powiedział, że pana to nie interesuje, że to jest prywatna sprawa. Moja i wyborców, dokładnie. Tak. I ja sobie pomyślałam, aha, no to teraz to ten człowiek tak daleko na tym nie zajedzie, na no, samym pragmatyzmie, dlatego, że to nie wywołuje emocji, a dzisiejsza polityka to są same emocje. Oczywiście. Dlatego tak trudno jest, i mi też było, tak, zapanować nad tą nienawiścią, którą poczułem, czyli uruchomić te przednie płaty kory mózgowej, żeby nad mózgiem gadzim, czyli rdzeniem, móc zapanować. Ludzie nie panują, no i co zrobić? Stoicyzm jest panu bliski? Tak, też. Aczkolwiek trochę stoicyzm, trochę cynizm, różnie. Mieszanka. I sceptyzm trochę też. Mieszanka. Mieszanka. Nie głosuje pan. I w jaki sposób ta rozmowa nasza dzisiejsza no, odbywa się z tego powodu, że niektórzy z naszych widzów, którzy zresztą od kilku miesięcy jakoś pisali do mnie, żeby właśnie pana zaprosić. Ja troszeczkę tak myślałam sobie, no, że ta ekonomia to nie jest na moją śliczną główkę i że to jest w ogóle też przede wszystkim coś nudnego, choć uważam, że w szkole powinien być to obowiązkowy przedmiot, ponieważ politycy zarządzają ekonomią, a no, my, obywatele, właściwie o niej niewiele wiemy. Ekonomia jest bardzo prosta. Bardzo. Dick Cheney kiedyś powiedział, że ekonomia to nauka o rzeczach prostych, tylko ekonomiści mówią o niej językiem, którego nikt nie rozumie. No i właśnie. No właśnie. I ja dlatego teraz... To trochę tak jest z matematyką. Matematyka w sumie też jest prosta. Tylko problem polega na tym, że nauczyciele nie potrafią tej matematyki przełożyć na taki język, żeby dotarł do uczniów. I z ekonomią jest tak samo. Nie dociera do uczniów, nie dociera do wyborców. No tak, myślę, że to też nie kwestia jest tylko nauczycieli, ale też tego, co jest w programie, prawda? Jeżeli fizyka mówiłaby o zjawiskach, myślę, że bardzo by wszystkich interesowała, a jeżeli potem to się szybko zastępuje pisaniem tych bardzo długich zadań, rozwiązań, no to już przestaje być... Wystarczy w internecie pooglądać lekcje fizyki. Tak, jak przychodzimy na nauczanie zdalne, to może trzeba uczniom pokazywać tych najlepszych na świecie fizyków, którzy opowiadają fantastycznie o fizyce czy o matematyce. Gdzieś to się styka z filozofią nawet właściwie, humanistyczną. Przecież... Wszystko było kiedyś filozofią. Nie było fizyki, była filozofia. Nie było ekonomii, była filozofia. Nie było prawa, bo wszystko wyszło z filozofii, ze starożytnej Grecji. Starożytnej Grecji. Ale zanim przejdziemy do starożytnej Grecji, która też się tutaj u nas pojawi, to ja bym chciała, ponieważ tak, to ja bym chciała, żeby pan powiedział, tutaj trochę mam też pytań od widzów, którzy kiedyś się dowiedzieli, właściwie zgadli, bo napisałam na Facebooku i na Twitterze, że w tym tygodniu nagrywam dwa odcinki z panami RG. A to już widział pan, tak. I jutro nagrywamy z panem Romanem Giertychem. Zgadli. Większość osób zgadła, że pan będzie tym gościem. Taka rzecz, która myślę, że tutaj wielu osobom może się to mylić.
Czym się różnią libertynianie od liberałów? Liberałowie są liberałami. Klasycznymi. A libertynianie libertynianie. Nie, tak. Liberalizm, piękna nazwa, wolność. Tak. Wszyscy lubią wolność. Liberalizm walczył z feudalizmem, z poddaństwem chłopów, z pańszczyzną. Fajne hasło. Zwłaszcza w Ameryce. No ale amerykańscy socjaliści, a to socjaliści, postanowili liberałom nazwę ukraść. Mhm. No i sami się nazwali liberałami. Mhm. Ale w sensie światopoglądowym bardziej niż... Nie ma znaczenia. Mhm. Chodzi o słowo. Mhm. A liberałów, klasycznych liberałów, przezwali konserwatystami. Mhm. No, mieli kłopot, bo konserwatyści to w myśli europejskiej Demestre, Bonald, Edmund Burke. Mhm. Więc musieli jakoś odróżnić jednych tych tradycyjnych konserwatystów od tych nowych, czyli od liberałów. Jednych nazwali konserwatystami organicystycznymi, a drugich nazwali konserwatystami indywidualistycznymi. No i Friedrich Hayek, liberał, trochę nawet libertarianin, najpoczytniejsze swoje dzieło, Konstytucję Wolności z roku 1960, zakończył rozdziałem, który w ogóle nie pasował do tej książki, ale był takim manifestem, dlaczego nie jestem konserwatystą. Mhm. Bo jestem liberałem. I to, co się wydarzyło w Stanach, teraz przychodzi do Europy. Tutaj też postępowi socjaliści nazywają się liberałami. Mhm. A co w takim razie jest z liberała? W Stanach oni siebie nazwali libertarianinami, przy czym libertarianizm idzie dalej od liberalizmu, bo liberalizm mówi, państwo nam się przyda. Państwo nam jest potrzebne, oczywiście w ograniczonym zakresie. Libertarianie mówią, państwo w ogóle można zlikwidować. Natomiast w Europie na klasycznych liberałów mówią neoliberałowie. I przyczepiają im, idąc tropem pani Naomi Klein, łatkę prawie, że faszystów. O, tak wygląda podział. Słowa, bo to rzeczywiście, nawet... Jak Konfucjusz kiedyś powiedział, jak słowa tracą swoje znaczenie, to ludzie tracą wolność. Dlatego ja na Twitterze, jak może pani zwróciła uwagę, ciągle walczę o to, czym jest liberalizm, czym jest neoliberalizm, a czym nie jest. No pan walczy, niestety to chyba rzeczywiście nawet w tej chwili nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto jest lewicą, kto jest prawicą, bo to się już też tak... Tutaj świetnie określił to kiedyś Jan Wieniecki. Nie ma podziałów na lewicę i na prawicę, tylko jest lewica pobożna i lewica bezbożna. No i nawet wiemy, kto to jest. Gdyby pan miał radzić konfederatom, którzy są też wolnościowcami, tak jak pan, rozumiem? Część, tak. Libertariańska, to co by pan im powiedział teraz w prawie przededniu wyborów? Nie mam konfederatom nic do powiedzenia. Poszli swoją drogą, zagłosowali w maju ubiegłego roku tak, jak zagłosowali. Zdobyli duże poparcie, tak? Weszli do parlamentu. Wydaje się, że w tej chwili już na trwałe przekroczyli 5%. Będą rośli, będą odgrywali jakąś istotną rolę polityczną, to ja to przewidywałem. Ja kilka lat temu napisałem, że jakby Platforma wróciła do władzy, by rządziła tak, jak rządziła, zanim tę władzę straciła, to po kolejnych 4 albo 8 latach wszyscy zatęsknią za Jarosławem Kaczyńskim. No i tak będzie, jeżeli strategicznie, jeżeli byśmy patrzyli na to, to... Jeżeli wygra pan Trzaskowski i potem w związku z licznymi, powiedzmy, wetami dojdzie do rozpadnięcia się rządu, kolejnych wyborów i powiedzmy Platforma wygrywa. Skąd taka diagnoza? No bo tak, PiS w zasadzie uchwalił wszystko, co chciał uchwalić. No. Trzaskowski może im blokować dalsze zmiany w sądownictwie. Ale może sami będą chcieli... Natomiast proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj Trzaskowski puścił taki spot wyborczy, że on będzie współpracował, eliminował pośredników z handlu żywnością. Bo u rolnika jest tanio, a w sklepie jest drogo.
No czyli skoro PiS zapowiedział już jakiś czas temu utworzenie narodowego holdingu spożywczego, to weta nie będzie, tak? No, najwyżej nazwą ten holding narodowo-liberalnym holdingiem spożywczym i już. Czyli wierzy pan tego, co obiecują w polityce, w kampanii? Pewnie, że nie. To czemu się pan tutaj... Nie. Bo lubię się naigrywać. Bo lubi się pan, no tak, to pan jest bardzo krotochwilny, to prawda. Ale tak myślę sobie, że jeżeli rzeczywiście tak by było, to ze strony Prawa i Sprawiedliwości byłoby bardzo rozsądnie teraz, kiedy za chwilę trzeba będzie chyba wypić to piwo, które no i sami naważyli, ale też i ze zbliżającym się kryzysem prawdopodobnie koronawirusa, niechby teraz przyszedł rządzić ktoś inny, czyli Platforma, no to będzie się potem rządy pani Szydło chociażby wspominało, tak jak Gierka. Takie to były przyjemne czasy. Nie znam się na polityce. Jak kiedyś to mówiłem, to brzmiało krotochwilnie, jak pani powiedziała przed chwilą, ale przez te 3 miesiące w ubiegłym roku chyba udowodniłem, że się nie znam na polityce. Nie, że nie ma pan siły woli, żeby wytrzymać. Nie jest pan cierpliwy. To pan tylko pokazał. No, jakbym się znał, to bym w ogóle nie próbował. Myśli pan? Tak. Nie, jakby się pan znał, to może pan by wymyślił lepsze hasła, bardziej byłby pan charyzmatyczny, nie byłby pan tak szczery. No, ale powiedziałem, że szczerość w odróżnieniu od skromności jest silną stroną mojego charakteru. Przeczytam to właśnie zdanie, na które panu podziękowałam, czy właściwie wypowiedź, nie zdanie, za którą panu na Twitterze podziękowałam i potem właściwie takie potem nasze droczenie się za pomocą słów z Fredry i doszło do naszego spotkania. Ale słowa, za które panu podziękowałam, to właśnie po oficjalnych wynikach pierwszej tury. I to są słowa pana Roberta Gwiazdowskiego. Skoro są oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich, to można oficjalnie potwierdzić, że PO-PiS-owi udało się utrzymać duopol. Niektórzy się cieszą z wysokiej frekwencji, a ja się martwię, bo to oznacza, że coraz więcej osób daje się w tę wojnę wciągnąć. Tak napisałem, potwierdzam. Potwierdza pan tak. I podtrzymuje pan to, że jest to. Czyli ten duopol, i myśli pan, że ten duopol będzie długo się utrzymywał od strony ekonomicznej? Jak pan się tutaj broni przed polityką, to przecież ekonomia... Jeszcze jakiś czas. No. Jeżeli dojdzie do zmiany władzy, Platforma umocniła się w roli głównej partii opozycyjnej za pomocą PiS. No to jest taki trizmus, się trzymają po prostu razem. Dokładnie. I nie byłoby PiSu, nie byłoby Platformy, dokładnie. Odwrotnie. Miał być popis. Gdyby PiS zrobił wybory w maju i nie upierał się z pocztą, tak, nie byłoby to problemu. To już pan prezydent Duda byłby drugą. Pani Kidawa-Błońska miałaby z 5%. Tak? Mhm. Gdyby PiS nie zgodził się na wymianę kandydata, byłoby to samo. Mhm. Więc to, że Platforma umocniła się w roli głównej partii opozycyjnej, to jest w dużym stopniu zasługa PiSu. Ja nie wiem, czy to jest cynizm, bo PiSowi tak pasuje, czy to była zwykła głupota. Obstawiam trochę jednego, trochę drugiego. PiSowi pasuje mieć za przeciwnika Platformy. Bo Dudzie było wiele ciężej było wygrać z Hołownią czy z Kosiniakiem. A Platformie pasuje mieć za przeciwnika PiS. Bo tylko w PiS może tak walić. No, tak jest. Wracając do pana wywiadów, ale też przede wszystkim tych i też tutaj naszym widzom damy linki z tym pana bardzo interesującymi wykładami. Jeden z nich mówi pan w ten sposób, czy takie jest hasło. Państwo to twój wróg czy przyjaciel? I powołuje się pan między innymi na Karola Marksa, jak na wolnościowca, to perwersyjne, że państwo jest instrumentem wyzysku. No tak pisał Karol Marks. Ja w odróżnieniu od wielu współczesnych lewicowców Marksa czytałem. To był też taki sznyt czasów studenckich ze stanu wojennego, bo żeby dyskutować z różnymi generałami, no to trzeba było zażywać ich Marksem, a nie wiem, Austriakami czy innymi liberałami ze szkoły chicagowskiej. Albo Sartre. No więc czytałem Marksa. Przecież Marks twierdził właśnie, tak jak napisałem, państwo to aparat
klasowego zysku. I zakładał, że ono zostanie zlikwidowane. Zakładał, że zostanie zlikwidowane. I teraz to jest co bardzo ciekawe, też pan mówi tutaj, powołując się na Rousseau, czyli no, wielkiego myśliciela oświeceniowego, którego książki były palone albo zakazywane przez Kościół, którego ja głównie znałam z tego jako humanistka, czyli jego teorii dobrego dzikusa, czyli że jeżeli byśmy nie podlegali cywilizacji, wychowaniu, to więcej dobrych cech byśmy sobą reprezentowali i ludzie by się wzajemnie nie zabijali, czy też na przykład nie byliby. Ale też mówił o państwie i też bardzo takie, tutaj sobie też wypisałam różne jego rzeczy, ale taki cytat, na przykład: pieniądze, które mamy, są narzędziem wolności. Pieniądze, za którymi się uganiamy, narzędziem niewoli. Mhm. I proszę pamiętać, że Rousseau to pisał w czasie, gdy nie było pieniądza fiducjarnego. Co prawda państwa już... No, pieniądze było złoto. Aha. Pieniądz fiducjarny to jest taki, który jest oparty na fiducji, czyli zaufaniu do państwa. Aha. Państwo emituje papierki, aha, tak? A my wierzymy, że to ma wartość. A my wierzymy, że to ma wartość, tak. No, więc wtedy ludzie uganiali się za złotem. I uganianie się za złotem rzeczywiście wolność ludzką ogranicza. Tu Rousseau miał rację, mylił się w wielu innych sprawach. Jak to na myśliciela, francuskiego myśliciela oświeceniowego przystało. Bo ja ciągle powtarzam, że my wbrew pozorom nie mamy jednego oświecenia. Oświecenia były dwa, może nawet trzy. Tak? Z całą pewnością było oświecenie angloszkockie i kontynentalne. W kontynentalnym można różnić francuskie i może niemieckie, trochę inne od francuskiego. Różnica polega generalnie na tym, że filozofowie oświecenia angloszkockiego to byli deiści, a Francuzi to byli głównie ateiści. Odrzucali tą dychotomię życia ziemskiego i wiecznego i chcieli robić idealny porządek świata już tu, teraz, na ziemi. Tak? No i stąd Rousseau pisał o wolności, że to realizacja woli powszechnej, volonté générale. Jak go pytano, co to jest, to powiedział, że to nie jest ani wola wszystkich, ani wola większości, bo to w ogóle nie jest wola ludzi, tylko wola ludu. No rzeczywiście jest spora różnica. Tę wolę ludu wykładają filozofowie, czyli Rousseau. A na pytanie, co zrobić z tymi, którzy się nie podporządkują tej volonté générale, no to pisał, że się do tego zmusi, czyli zmusi się do wolności. To jest bardzo piękny oksymoron. Tak, właśnie. Poza tym miał ciekawe teorie wychowawcze, tak? Napisał przez słynnego Emila. Emila. No ale swoje dzieci oddał do przytułku. Tak, pięcioro dzieci, nawet nie znał imion. Bo mu przeszkadzały w tej wiekopomnej oświeceniowej robocie. No a ponieważ, tak jak pisał też w Emilu, kobiety nie powinny mieć nic do gadania, to jego żona też nie mogła tych dzieci zatrzymać, więc... Takie były czasy. Takie były czasy, tak. Jeszcze wtedy sufrażystek nie było. Jeszcze, żebyśmy przez chwilę pozostali przy Rousseau, to jednak pan tu chyba by się też skończył, bo tutaj zgadzał z niektórymi jego rzeczami. Bo tu pan trochę i polemizuje, i się zgadza. I tu jest taki trochę dłuższy cytat, który i tak skrócę. Społeczeństwo obywatelskie jest stanem wzajemnej współzależności wszystkich ludzi. Ludzie wszakże są źli, a większość z nich jest zmuszona zrezygnować z własnej woli i pracować na rzecz zaspokojenia potrzeb nielicznych. Ponieważ zaś ci nieliczni ustalają prawa, większość ludzi nie ma zapewnionej ochrony, dla której rzekomo dołączyli do społeczeństwa. Nie zgadza się pan z tym? Ja jestem indywidualistą. To społeczeństwo się dołącza wtedy, kiedy funkcjonuje się w tym społeczeństwie. I jak patrzymy z punktu widzenia jednostki, to nie ma takiego dylematu. No bo dajmy na to... A ci pan poszukuje, podatki już... No, jak jest państwo. No, no jak jest państwo, jest, to... No to sobie pan może być indywidualistą. Ale teraz zobaczymy, tak ale teraz, ale zaraz. Ale co to państwo robi? Tak? No bo ja rozumiem, że z punktu widzenia, zajmuję się też ekonomiczną analizą prawa, z punktu widzenia zasad ekonomii państwo może być opłacalne.
w makroskali. Tak? Mhm. Pierwszy głupi przykład. Działalność ubezpieczeniowa. No ja mogę się ubezpieczyć u prywatnego ubezpieczyciela, ale będzie dużo drożej. Za taką samą składkę, czyli podatek, państwo może zaoferować więcej pod warunkiem, że państwo dobrze to zorganizuje. Dlaczego państwo może zorganizować więcej? No bo państwo ma w Polsce tak, 38 milionów obywateli. I wie, na co oni statystycznie chorują. Jak często, w jakim wieku. Tak? Nie musi każdego z nich przebadać, szukać mu nie wiadomo jakich chorób, żeby zaoferować polisę, która i tak jest obarczona ryzykiem niestatystycznym. Że coś ukrył na przykład, tak? Albo że jemu akurat wydarzy się coś innego. Państwo ma to 38 milionów do ubezpieczenia. I dzięki temu może być taniej. No pod warunkiem, że ministrowie kraść nie będą, tak? No, to już oczywiście trudniej, tak? Natomiast jeżeli państwo zajmuje się mnóstwem rzeczy nikomu do niczego niepotrzebnych, no to wtedy musimy płacić większe podatki. I płacimy je całkowicie bez sensu. Na opłacanie tego, czego nie potrzebujemy. To Rafał Ziemkiewicz kiedyś ukuł prawo Ziemkiewicza, że państwo wydaje na to, co jest niepotrzebne. Bo jak jest nam potrzebne, to wydaje mniej. Bo na przykład chcemy, żeby się nasze dzieci dobrze uczyły. To jak państwo mało wydaje na szkoły, posyłamy dzieci na lekcje prywatne. Potrzebujemy bezpieczeństwa, czyli usług policji. Jak policji nie ma, to wynajmujemy agencję ochrony prywatną. No ale nikt o zdrowych zmysłach nie zatrudniłby sobie w chałupie głównego ekonomisty. Tak? A rząd ma ich bez liku. No i dlatego musimy płacić państwu zdecydowanie za dużo. Zdecydowanie więcej niż byśmy mogli. I jeżeli płacimy tak dużo, to te usługi są kiepskie. Bo nie może państwo wszystkiego robić dobrze. Nie ma takiej możliwości. Nie ma. Jak pan to mówił, to mi się przypomniało, jak Janusz Korwin-Mikke w Sejmie, z trybuny sejmowej powiedział, czy w Polsce są kłopoty z butami? Nie ma. A dlaczego? Bo nie ma ministerstwa do spraw butów. No ale to samo kiedyś, już nie pamiętam kto, czy też nie pan Korwin mówił o ministrze zdrowia i ministrze weterynarii, tak? Nie ma kłopotów z leczeniem psa czy kota. Bo jest to prywatny sektor właściwie już w tej chwili. Tak? Dokładnie tak. Kolejna rzecz, którą pan powiedział. Państwo potrzebuje podatnika, a nie, to nie pan powiedział. Państwo nie może nam dać niczego, czego by nam wcześniej nie odebrało. To a propos tego, co pan przed chwilą powiedział. To ja mówię. Tak, to pan mówił. Tak, to nie rozsądne. No, tak to jest. Tylko państwo udaje, że tak nie jest. No bo tak, albo państwo wyda to, co nam dziś zabierze, albo jeszcze pożyczy. Jak pożyczy, to będzie musiało kiedyś oddać. Żeby kiedyś mogło oddać, to będzie musiało zabrać. No my albo jeszcze oddać, nie państwo. Albo jeszcze nam zabierze, albo naszym dzieciom i wnukom będzie zabierało. No tak jak przecież do niedawna spłacaliśmy długi Gierka. Niektórzy makroekonomiści powiadają, że nie będzie tego problemu, bo tych długów to nikt nie będzie spłacał. Fakt, tych długów się nie da spłacić, no ale trzeba je spłacać, czyli rolować. I w tych odsetkach, które trzeba płacić, zawsze była ta cena ukryta. Dzisiaj już jest tak, że państwo nie płaci odsetek. Państwo emituje obligacje, dając gwarancję, że odda, ale odda mniej niż wzięło. Tak? Ujemne stopy procentowe. To dosyć zabawne. Ale to pokazuje, jak dużo pieniędzy wcześniej państwo nadrukowało. To po pierwsze. Po drugie, jakie zaufanie mają inwestorzy do państwa. Generalnie rzecz biorąc, obawiają się, że jak zainwestują w jakiś biznes, to może nie wyjść, i stracą 100 zainwestowanych 100, a jak dadzą państwu 100
i dostaną 99, no to będzie bezpiecznie przechowane. Dlaczego w bankach tego nie trzymają? Wiadomo, co jest z tymi bankami, może wydarzyć. No tak. Więc te słynne ujemne stopy procentowe pokazują, jak fatalne, nie jak dobre, tylko jak fatalne są nastroje na rynku. Pan mówił nastroje, a ja dalej będę drążyła, dlaczego pan taki właśnie wykazał się pan taką niecierpliwością, jak pan mówi tutaj, szczerością, która przeszkodziła w dalszej drodze politycznej. No i tak premier Morawiecki przedstawił swoją piątkę, a jest szóstka Gwiazdowskiego. Co by profesor Gwiazdowski, gdyby został premierem i ministrem finansów, co by ten zrobił? Ten program był trochę polityczny, tak? Sama nazwa szóstka. No. Szóstka była Kaczyńskiego, tak. Piątka była Kaczyńskiego, stąd ja mówię, to będzie szóstka Gwiazdowskiego. Więc już to było polityczne. Mhm. Po drugie, to trochę było naciągane jako taki program wyborczy jednak, tak? Mhm. Próbowałem coś pokazać tym potencjalnym wyborcom z różnych środowisk. Natomiast tak naprawdę ja uważam, że najważniejsze, kluczowe dla Polski to jest rozwiązanie problemu demograficznego. Mm. I od lat twierdziłem, że to jest problem. My jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Za jedno. Pan jest wdzięczny generałowi Rozyskiego. Może stąd ta niechęć już jest mniejsza. Wiesz, demograficzny. No, czyli, tak, się, przepraszam, pan pisał i mówił, ja może powiem naszym widzom, pan profesor w czasie jednego z wykładów mówił właśnie początek lat 80., godzina milicyjna w telewizji, nie ma co oglądać, nie ma co robić, więc zrobiliśmy was. Prąd włączali jeszcze w dodatku. Tak. Więc zrobiliśmy was, czyli był wyż demograficzny po prostu. Ale ten wyż nie powiela naszego sukcesu reprodukcyjnego, więc będzie dosyć trudnej sytuacji za lat 30. Tak? Stąd nasza koncepcja zmiany systemu finansów publicznych. Bo jestem zwolennikiem emerytury obywatelskiej. Właśnie tej równej emerytury, równej, która to budziła duże kontrowersje właśnie akurat to stwierdzenie. No ale no właśnie, nie bardzo rozumiem dlaczego. Znaczy inaczej. Jak tyle lat płaciliśmy składki, a teraz mamy mieć taką samą emeryturę jak ci, co płacili mniejsze. Mhm. Ja mówię, chwileczkę. Ci, którzy płacili, to są w starym systemie, tak jak jest. Mhm. Projekt emerytury obywatelskiej jest dla tych, którzy jutro zaczną pracę, więc jeszcze nie płacili żadnej składki. Mm-hmm. I nie będą płacili żadnej składki. Ale gdzieś tam na koniec życia dostaną emeryturę, bo demokratyczne państwo nie może pozwolić na to, żeby biedni, starzy ludzie umierali z głodu na ulicy. Tak? Więc tak. Dostaną jakieś świadczenia. To jest świadczenia. Ale koło 70 nie ma, też nie, Tak. No, żyjemy dłużej. Wcześniej tak. Się nie da. Dalsze doświadczenie ma być zróżnicowane. No bo składki, ale przecież nie będzie składek. To po pierwsze. A po drugie, składki na NFZ też płacić się w różnej wysokości. A co? Ktoś może pójść do lekarza, bo ja do pana profesora, a nie do tego magistra tam medycyny, to ja nie chcę, bo ja wyższe składki płaciłem. Nie. Więc argumenty przeciwko emeryturze obywatelskiej równej dla wszystkich są argumentami kompletnie nieracjonalnymi. Skąd one się biorą? Nie mam zielonego pojęcia, bo emocje, tak? Emocje, składki, płacę więcej, dlaczego mam mieć tyle samo co sąsiad, skoro więcej zarabiałem? No, jak więcej zarabiałeś, to trzeba było troszeczkę odłożyć. Więcej zarabiałeś, znaczy, że byłeś mądrzejszy, bo inaczej, dlaczego miałeś więcej zarabiać? Albo miał szczęście. Albo miałeś szczęście w życiu, tak, okej. No, ale nie ma takiego powodu, żebyśmy my potem, aż nasze dzieci i wnuki, zapewniały ci na starość taką samą przewagę nad twoim sąsiadem, jaką ty miałeś dzięki swojej pracowitości albo dzięki swojemu szczęściu. No bo niby dlaczego? Ja odkładałem. Na nic nie odkładałeś. Płaciłeś składki na emeryturę swoich rodziców i dziadków. W nadziei, że twoje dzieci i wnuki będą płaciły na ciebie. Tak ten system jest zbudowany. Koniec, kropka. Bo to inne rzeczy, takie decentralizacja, więcej władzy dla samorządów, no to są rzeczy, które nie budzą kontrowersji wielu polityków, to też... No, więcej władzy dla samorządów to był postulat, pod którym się chętnie podpisałem, tak naprawdę uważam, ale to było skierowane w kierunku bezpartyjnych samorządowców, którzy pana spali też. Część. Tak. Część.
Potem się dowiedziałem, że część. Wcześniej tego nie wiedziałem. Więc to było pod ich adresem, tak? Mhm. Ale przecież nie wszyscy lubią decentralizację. Antek Dudek też pracował nad takim projektem. Mhm. O wiele bardziej radykalnym od tego, co ja postulowałem. No ale przecież został zakrzyknięty, że jak to, taka federalizacja, mhm. że to zaraz Śląsk będzie niemiecki, no i w ogóle, tak? Musi mhm. być jednolitość władzy zachowana. Więc wydaje mi się, że to był punkt bardziej kontrowersyjny od tego, żeby zlikwidować podatek dochodowy mhm. i składki na ZUS. Oczywiście słyszałem argumenty, jak to, skąd te autostrady będą? A mówię, to z ZUS-u są autostrady? No, nie, z ZUS-u są emerytury. To emerytury można zapewnić, bo i tak przecież po części się zapewnia je z budżetu. Skoro mhm. można część emerytur wypłacać z budżetu, to można całą emeryturę wypłacać z budżetu. I nie trzeba utrzymywać wielkiego aparatu ZUS-u, aczkolwiek bez tego aparatu ZUS-u nie pojechalibyśmy teraz, inaczej, pojechalibyśmy, może pojechali, ale nie dostalibyśmy tego narodowego, czy tam patriotycznego bonu turystycznego. Aha. Bo to przecież ZUS musi to obsłużyć. Ale to nie, trzeba jeszcze powiedzieć, że pan profesor ZUS ma w jednym paluszku, bo był przewodniczącym, tak? Rady. Tak, Zobaczmy. Byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u przez półtora roku. Premier Kazimierz Marcinkiewicz na wniosek pana profesora Michałowskiego, ministra pracy, uzgodniony z ministrem finansów, czyli z Zytą Gilowską. Namówił mnie, tak, naprawdę, tak. Oczywiście wszyscy mi wytykają, że synekura, no to pewnie. Jak zostawałem przewodniczącym Rady Nadzorczej, to wszedłem pierwszy raz do budynku, to jeszcze tam starego, na Czerniakowskiej, to strażnik prawie zasalutował. Tak, przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS-u miał tam w ZUS-ie ładniejszy, większy gabinet od prezesa ZUS-u. Tak. Tam klimatyzacja była, jakieś skórzane fotele, a u pani prezes Wiktorio w taka lamperia na ścianie. Taka. Ale długo się pan tam nie siedział w tych fotelach. No tam w ogóle nie siedziałem. Biuro Rady tam posadziłem, bo tam nie przychodziłem. Tak? Bo przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS-u nie ma co robić w zasadzie. Czy pan tam takim figurantem tam? No tak, ale z Marcinkiewiczem się umówiłem, że zgodzę się na to pod warunkiem, że zmieni rozporządzenie premiera Rady Ministrów, które jeszcze premier Buzek wydał, zgodnie z którym przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS-u, który miał kontrolować niby zarząd, był pracownikiem ZUS-u. Czyli podlegał teoretycznie, rzecz biorąc, prezesowi ZUS-u, ale za to zarabiał 5 średnich miesięcznie. Tak? Jeszcze przysługiwał mi samochód z kierowcą, telefon komórkowy, laptop, jakbym chciał. Nie jeździłem z kierowcą ZUS-u, nie wziąłem laptopa ani telefonu komórkowego. A pensja została ograniczona. A, dzięki temu wytrzymałem te półtora roku. Bo jak pensje ograniczyli z 5 średnich krajowych do 1 średniej krajowej, to nie było chętnych. I do dzisiaj przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUS-u to biorą łapanki trochę. Tak. Kiedyś RK, tak? Tak zwana RK, tak? Ważny minister. Przejdźmy teraz może do pytań, które... Bo jeszcze będę chciała, żebyśmy o przyczajonym tygrysie porozmawiali, ale też jakieś pytanie od naszych widzów. I tutaj mamy tak. Już teraz widać, że państwa słabną, a globalne firmy rosną, zarówno w sferze rozporządzalnego kapitału, jak i wpływów. Dług publiczny i prywatny rosną, a równolegle widzimy rekordowe wzrosty na największych giełdach, zwłaszcza sektor technologiczny. Czy uważa pan profesor za realny scenariusz, że suwereną staną się jawnie globalne korporacje, a tonące w długach państwo ich poddanymi i klientami? Kiedyś pisałem, że to, co pokazywali na takich filmach, jak na przykład Robocop, aha, kiedyś, albo Ucieczka z Nowego Jorku, albo nie pamiętam angielskiego tytułu, o takim helikopterze specjalnym, tak, tam pokazywali związki między korporacjami,
a politykami, światem polityki. I ja tak to czarno widzę. To tak właśnie może być. Niestety. Służy temu właśnie zadłużanie się państw i jednocześnie gromadzenie tych pieniędzy, które państwa wpompowywują w rynki przez wielkie korporacje. Bo co się dzieje z tymi pieniędzmi? Rząd drukuje. Tam dolary, funty, euro, franki. Co się z nimi dzieje? I one w większości lądują na giełdach papierów wartościowych. Ceny akcji rosną. Różni socjaliści mówią, nierówności rosną. Proszę, 85 najbogatszych ludzi na świecie ma tyle, ile tam połowa ludności świata, połowa ludzkości. My co oni mają? Zapis. Nie trzymają tych akcji. Tak? Mają zapis w komputerze, tak? Że mają akcje, które są tyle warte. Ale wystarczy... Rozdać się biednym? Nie. Wystarczy pandemia, tak? I te lecą jednego dnia i nie ma. Ale mówił pan też właśnie, gdyby rozdali właśnie. Jakby rozdali te wszystkie akcje, tak? Jakby rozdali tym biednym, to one następnego, sobie kupić jednego laptopa. Następnego dnia one by nie były tyle warte. One są warte tyle, bo one są niesprzedawalne. Tak? Ich nikt nie chce sprzedać. Jak Bezos chciał zainwestować w jakiś tam lot kosmiczny, to on przez rok mówił, że będzie musiał, czy będzie chciał sprzedać akcje Amazona. Bo jakby on tak nic nie powiedział i nagle wrzucił na rynek jakiś pakiet akcji swojego Amazona, to natychmiast by poleciały w dół. One są tyle warte, bo Bezos rządzi tym Amazonem i nikt tym nie handluje. Tak? Jakbyśmy poddali te akcje, które niby są, ale ich nie ma w wycenie rynkowej, to oczywiście tak by nie było. No bo jakby rozdał te wszystkie akcje i Bezos, i Gates, i tam ci wszyscy inni, i ludzie by je dostali i poszli sprzedawać. To co by się stało z ceną tych akcji? No natychmiast wartość ich spadła. Tak? Więc jakbyśmy tak cały ten majątek tych najbogatszych przekazali tym biednym, to jakiego laptopa, tak? Mogliby sobie kupić hamburgera raz w miesiącu przez rok, nie dłużej. Właśnie, jak to sobie wyobrazić, prawda? Gdyby w świecie były rewolucje, które zabierały, a dzisiaj to właściwie jest niemożliwe. No, taki na przykład Bill Gates, to jego dom nawet chyba nie mieści w pierwszej 50 najdroższych domów świata, mimo że on sam jest najbogatszy. Tak? Czyli ten realny majątek ich nie jest taki, jaki był majątek kiedyś królów czy magnatów. Tak? Carów. Zamki. Złoto. Złoto. Tu zapis w komputerze, mam akcję. No, czyli rewolucja nie może być już. Nie ma co im zabrać. No? Nie ma jak. Nie ma co im zabrać. Nie ma jak, tak. Jeszcze jakieś tutaj jest pytania. Postaram się skrócić, bo widzę, że jest to bardzo długie pytanie, ale podkreśla pan ograniczenie roli państwa, które zbyt głęboko wkracza i ingeruje w życie obywateli, a do tego generuje dla nas coraz większe koszty. Z drugiej strony są znowu korporacje o światowym zasięgu, które działają jak sztuczne formy życia, dążą do ekspansji, dominacji w dostępnym ekosystemie, a często monopolu na całym świecie. I tutaj widzę też, jak pan powiedział, Amazon, Google, Facebook, Apple i tak dalej. Dla nich granice państw nie mają większego znaczenia. Rosną na wszystkich kontynentach, we wszystkich ustrojach, demokracjach, monarchiach, totalitaryzmach, wszędzie, gdzie jest kapitalizm. Dochodzi do tego, że nawet republikański rząd USA prowadzi wobec nich politykę socjalną i pomaga w niespotykanej skali wielkim korporacjom, bo ich upadek jawi się jako najgorszy scenariusz. To trochę jest właściwie to, o czym mówiliśmy w tym poprzednim. Jak był kryzys w 2008 roku, napisałem kilka takich tekstów pod tytułem Pozwólcie mi zbankrutować. Ja nie jestem zwolennikiem pomagania firmom z przyczyn, w które one się same wpędziły. Rok 2008 był takim przykładem. Tak? Amerykański podatnik, a potem europejski, tak?
najpierw ratowali amerykańskie banki, a potem ratowali europejskie banki, niosąc pomoc z Grecji, żeby ona spłacała bankom, które to banki udzieliły Grecji, bezsensownych kredytów na zakup łodzi podwodnych w niemieckim przemyśle. No, jakiś horror, tak? Takie błędne koło. Dzisiaj jest sytuacja inna, bo dzisiaj rząd powiedział, nie możecie iść do pracy, tak? Nie możecie strzyc ludzi, nie możecie chodzić na solaria i tak dalej i tym podobne. Więc w takiej sytuacji, w takiej specyficznej sytuacji, no to rząd powinien dostarczyć gospodarce płynności, ale tylko właśnie w takiej sytuacji, a nie traktować to jako rzecz normalną. Bo bankructwo w sytuacji normalnej nie jest wadą kapitalizmu. Bankructwo jest zaletą kapitalizmu, bo ono oczyszcza rynek, tak jak się wielkie drzewo przewraca, tak, i na nim kiełkuje nowe życie. Jak ktoś ma jakiś majątek, to przecież on nie przestaje istnieć. Ci, którzy dają sobie radę i nie zbankrutowali, przyjmują majątek bankruta i w dalszym ciągu go wykorzystują. Wykorzystują go w sposób bardziej efektywny niż ci, którzy zarządzali bankrutem. Aż sami kiedyś nie zbankrutują, tak? Taka kolej rzecz. Jeżeli jednak tworzymy jakieś specjalne przywileje, no to wtedy są kłopoty. Skąd są przywileje? Po pierwsze, rząd tym wielkim korporacjom udzielił przywilejów patentowych. Rząd. Państwo udzieliło im te przywileje. One same nie mają tym przywileju, tak? Gdyby ktoś chciał coś robić takiego, co robi Google, czy, nie wiem, czy Apple, to nie może, bo pójdzie do więzienia. Bo siła aparatu państwowego zabrania naruszać praw patentowych. Więc po pierwsze patenty. Ja nie należę do tych, którzy uważają, że patenty w ogóle trzeba zlikwidować. Natomiast sama przebudowa prawa patentowego jest według mnie koniecznością w tym, co się dzieje. Po drugie, przywileje podatkowe. No, bo jak się osiąga przychód, to trzeba zapłacić podatek. Tymczasem mamy podatki dochodowe. W moim programie była ich likwidacja. Tak. Podatki dochodowe pozwalają tym dużym nie płacić podatku dochodowego. Bo w różny sposób się steruje źródłami przychodów. Czyli generuje się przychody w tych jurysdykcjach podatkowych, gdzie podatku dochodowego nie ma albo jest bardzo niski. No i generuje się odpowiednio wysokie koszty, bo podatek dochodowy to jest przychód pomniejszony o koszt i podatku się nie płaci. Tymczasem konsumenci płacą różnego rodzaju ceny. I te korporacje uzyskują przychód dzięki temu, że sprzedają te rzeczy konsumentom, dzięki temu, że wykorzystują infrastrukturę państwa i działają. Więc nie ma nic nadzwyczajnego w tym, żeby te duże korporacje, ale wszystkie, tak, oczywiście, podzieliły się swoimi przychodami 1,5% od każdego. W tej chwili jest walka o podatek cyfrowy. Tak? I Ameryka mówi nie. No bo mówi, dlaczego ma być niesprawiedliwie? Dlaczego tylko nasze technologiczne korporacje mają u was płacić jakiś podatek cyfrowy? Trzeba było wprowadzić podatek przychodowy dla wszystkich i powiedzieć prezydentowi Trumpowi czy kongresowi amerykańskiemu, no sorry, u nas wszyscy tyle płacą, więc nie widzimy powodu, dla którego właśnie mieliby nie płacić. No ale jak my mówimy Trumpowi i kongresowi amerykańskiemu, a my waszych opodatkujemy, to my mu, no nie, no tak to nie będzie, żebyście opodatkowali tylko naszych. Bez sensu. Bez sensu. No i w sumie dla takiego, no, dla nas wszystkich, no jest tak, że państwo robi z nas podatników, a korporacje konsumentów i jedni i drudzy ciągną pieniądze. Tak. Tak, po prostu tak. Dobrze. Jak to Kuraś mówił? Jak się człowiek nie odwróci? To wiadomo, co z tyłu. Z tyłu, tak zawsze. Polska. Przyczajony tygrys, ukryty smok. Czyli pana też bardzo interesujący wykład i między innymi tym położenie Polski. Niewykorzystana szansa czy przekleństwo? Jedno i drugie. Historycznie. Historycznie, politycznie to jest przekleństwo, tak? Ale gospodarczo... Czasem bywało dobrze akurat też. Rzadko. Ale
to nasze położenie między Niemcami a Rosją, mhm, to jest polityczne przekleństwo jest jednak. Tak? Natomiast no, gospodarcze, to my leżymy na skrzyżowaniu szlaków handlowych, w centrum Europy. Tak? Mało tego, my mamy jakieś zasoby niewykorzystane, jakieś surowce mineralne mamy, na przykład miedź mamy, sól której mamy. Której nie potrafimy wydobyć, bo jest za głęboko. Dokładnie. Mamy ludzi. Ludzi mamy. Właśnie dzięki generałowi Jaruzelskiemu, tak? Nie mieliśmy co robić, robiliśmy ludzi. Oni w tej chwili są na rynku, tak? To są ludzie, którzy generują popyt, ale jednocześnie oferują podaż swojej własnej pracy. Mamy pieniądz nasz. To, że byliśmy zieloną wyspą w czasach rządów Platformy i PSL-u. A że nie mieliśmy euro? No tak, tak. Głównie byliśmy zieloną wyspą dzięki temu, że nie udało się zrealizować panu premierowi Tuskowi to, co zapowiedział na forum w Krynicy w 2008 roku, że zrealizuje. Czyli, że w 2012 będzie euro. Tak? Jasne. Pozwoliłem sobie wtedy na komentarze, owszem, będzie, ale nie to. I to są te aktywa, które my byśmy mogli naprawdę wykorzystać. Ale my się zajmujemy LGTB i takimi innymi rzeczami. To nie mamy... No bo to budzi emocje i znowu wracamy do tego samego. To są emocje, a ekonomia właściwie, no się matematyka, królowa nauk, historia, nauczycielka życia, a ekonomia? Historia, nauczycielka życia, bo najlepiej nas uczy, że jeszcze nigdy nikogo niczego nie nauczyła. Chyba tak, i że zawsze popełniamy te same błędy. Tak. Coś takiego. Zanim, panie profesorze, zanim pójdziemy na górę i będzie mógł pan sobie selfie zrobić w mundurze, to jeszcze... Tak, to taka opcja jest, tak? Nie wiem, no jeżeli by pan chciał, to... Znając pana krotochwilny charakter, to... Jeszcze o tym porozmawiamy. Porozmawiamy, tak. Co by pan powiedział frankowiczom, oprócz tego, że ja też jestem szczęśliwą posiadaczką kredytu w frankach. Czyli jesteśmy tak zwani, jak jedna z tam z fundacji mówi, nabici w franka i tak jak Węgrzy. Jak przewidywałem, złotówkowicze już poszli w ślady frankowiczów. Prezes Jagiełło powiedział kilka dni temu, że już dostali pierwsze pozwy od złotówkowiczów, którzy mówią, że za duże odsetki im bank nalicza. No bo zmienna stopa procentowa to nie za bardzo i w ogóle, i w ogóle. Jest z tym dosyć poważny problem. Znowu od lat się borykam z frankowiczami. Tak jak kiedyś z bankami borykałem. Bo najistotniejsze od lupiana w zasadzie jest ważenie racji w prawie. Tak? Zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Tak? A tu każdy przeciąga w swoją stronę, sprężynę naciąga i jak ona mu wymsknie się z rąk, to wali w drugą stronę z mocnym odbiciem. Tak? Kiedyś sądy orzekały na rzecz banków. A teraz coraz częściej. A teraz orzekają na rzecz kredytowiczów. Jedne wyroki były głupie i drugie są głupie. Tam nie zgadzam się. Jeżeli ma pani... Znaczy, ja też mam kredyt walutowy, ale ja mam te złotówkowe. Zakładam, że pani też. Nie. Złotówkowego pani nie ma? Karty kredytowej nie używa? Ale użycie karty kredytowej generuje zdecydowanie wyższe odsetki niż pani kredyt frankowy hipoteczny, tak? Dużo większe, jak pani płaci gdziekolwiek kartą kredytową i nie spłaci w okresie przewidzianym na spłatę, tak? Jak starszy człowiek kupuje garnki na raty, to on nie kupuje w kredycie, tylko o tym nawet nie wie. I odsetki od tych garnków ma wyższe niż frankowicz od swojego mieszkania.
Tak to niestety jest zbudowane. Tak? Mieliśmy kiedyś, w 90 roku, wprowadzono do kodeksu cywilnego polskiego taki przepis, ładnie brzmiące łacińsko, o nazwie rebus sixtantibus, czyli nadzwyczajne zmiany okoliczności. Jak następuje nadzwyczajna zmiana okoliczności, no to wtedy sąd może nawet unieważnić umowę i orzec o tym, jak się strony mają odliczyć. I na czy początku to jest ten abuzywny sporów, tak zwany? Nie. To jest zupełnie co innego. I na początku prawnicy reprezentujący banki przekonali sędziów bardzo łatwo, że nie należy tego artykułu stosować. Dlaczego? Przecież nastąpiła absolutnie nadzwyczajna zmiana okoliczności. Ta nadzwyczajna zmiana okoliczności była nieprzewidywalna aż tak bardzo. No tylko, że ludziom się myli niepewność z ryzykiem. To język ekonomiczny tutaj by się przydał. Więc można było tę klauzulę stosować. Ale sędzia musiałby orzec o zasadach rozliczenia stron. A sędzia nie umiał. Jak sędzia nie umiał, a nie, dobra. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. Orzekamy nieważność, ale sądy teraz, orzekając nieważność umów kredytowych, nie wchodzą w zasady rozliczeń między stronami. Jak to ma do końca wyglądać? My tak naprawdę do końca nie wiemy, co jest abuzywne. Czy abuzywne jest tylko to, że bank sobie ustalał sam dla siebie kurs, po jakim przeliczał franki na złotówki? Czy może abuzywna jest w ogóle klauzula indeksacyjna albo klauzula denominacyjna? Tak jest? To co z wszystkimi umowami czynszów w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie? Przecież w tych wszystkich biurowcach. Tam są umowy indeksowane. Najczęściej do euro. Mają być nieważne? Więc problem polega na tym, że my nie tylko w szkole podstawowej nie uczymy ekonomii, my nawet na prawie nie uczymy sędziów, w ogóle prawników ekonomii. No tam pewno jakoś trochę jest. Ja nawet na polonistyce miałam przez jeden semestr ekonomię, z czego nic nie pamiętam. Ale nie wiem, kiedy pani oczywiście. Ja też miałem ekonomię. Tylko miałem ekonomię polityczną socjalizmu. A tak, to było tak. No więc, że tak powiem, nie bardzo przystaje. I tam było chyba, w czasie semestru było socjalizm i tam ze dwa razy było tam o kapitalizmie. Jak o tym złym. O tym złym, że te kryzysy tam są. Tak, tak, właśnie. Właśnie. To prawda. No tak, są. Prawda. Cechą charakterystyczną kapitalizmu są cykliczne kryzysy. To są kryzysy nadprodukcji. Jak jesteśmy przy Marksie, to on przewidywał, że w socjalizmie nie będzie kryzysów. Rzeczywiście, kryzys nadprodukcji w socjalizmie się nigdy nie zdarzy. Tak. Słynna historia z pana pralką, czy nie, lodówką, tak? Lodówką. Lodówką, o którą pan stał 13 dni i noc. 13 dni i noc. Serdecznie przepraszam. Spoko. Jakie się znajomości nawiązało. Panie profesorze, myślę, że tutaj właściwie mówiliśmy o wszystkim, co zaplanowałam, żebyśmy powiedzieli. Bardzo dziękuję. Myślę, że mnie pan na pewno rozjaśnił wiele rzeczy z ekonomią związanych, bo mówi pan w sposób prosty, przejrzysty i na dodatek zabawny. Bo nie wystarczy mówić do rzeczy. Trzeba jeszcze mówić do ludzi. Bardzo, bardzo ładnie. I tak dzisiejszy program. Mam nadzieję, że również państwo tak czyli. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo.